Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj delay. Jest to delay Bossa, nazywa się DD200, czyli bardzo rozbudowana kosteczka. Niewielkich rozmiarów, ale wielka możliwościami. Krótko o specyfikacji. Kostka zbudowana jest z zgiętej blachy. Jest ona pomalowana na... Nie jest to biały kolor, jest to kolor perłowy, taki perłowy metaliczny, bardzo ładny. Posiada dwa switche ogólnie, jeden do włącz-wyłącz efektu, a drugi posiada dwie opcje. Po przytrzymaniu może działać nam jako memory. W tym momencie będziemy sobie klikając zmieniać cztery zapamiętane ustawienia, bądź po przytrzymaniu z powrotem będzie działał jako tap tempo, który jest w efektach delay raczej już dzisiaj niezbędne. A tych efektów ma naprawdę sporo, od tych klasycznych typu analogowe delaye standardowe, poprzez shimmery, te wszystkie nowoczesne, teraz echo, pad echo, gdzie możemy słyszeć dodatkowe jakieś zawibrowania, dodatkowe jakieś modulacje, wręcz syntezatorowe, gdzie możemy położyć akord i będziemy słyszeć pad wyłaniający się gdzieś spod spodu. Efekt ma numeryczny wyświetlacz na trzy pozycje. Jak widzimy, mamy tutaj ten skokowy przełącznik między różnymi delayami. Mamy czas, mamy feedback, mamy level efektu, mamy parametry. Możemy wchodzić w te efekty w każdy z tych delayów i mamy głębokość modulacji. Również z tyłu na panelu tylnym mamy kilka tutaj wejść gniazd na jacki. Mamy tutaj input stereofoniczny, mamy output stereofoniczny i mamy wejście na pedał ekspresji. Przyda się to nam na pewno przy wszystkich takich morph przechodzących płynnie delayach, bądź wygaszaniu delaya, bądź go podciąganiu. Ma również gniazdo USB, żebyśmy mogli sobie tu programować, również ściągać aktualizacje, inne rzeczy, oraz MIDI na małych jackach. To jest znane już w wielu firmach, wiele firm, że tak powiem, działa na właśnie tych oto gniazdkach, ale jest to w pełnoprawne MIDI, out i in. Moi drodzy, odpalę to, nie będę tu się wdawał w żadne cuda i dyskusje na temat tego efektu. Sami posłuchajmy, jak brzmi to na podstawowych, tych, które są zaprogramowane przez większość tych standardowych, które tutaj mamy z nazwy. Znajdzie się też tu właśnie ten shimmer, znajdzie się tu ten pad. Zobaczymy, jak on sobie radzi z tymi brzmieniami ładnie położonymi. Wiemy, że Boss robi naprawdę fachowe delaye, fachowe rewerby, fachowe efekty modulacyjne wszelkiego rodzaju. Na rynku jest tak wiele lat, że naprawdę potrafi sobie radzić z najbardziej wymagającymi gitarzystami, więc sam jestem ciekaw. A ja się z Wami żegnam, do kolejnych odcinków zapraszam Was serdecznie. Również zapraszam Was do wchodzenia na stronę guitarcenter.pl, gdzie mnóstwo nowości, mnóstwo fajnego sprzętu, a pod spodem link do produktu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Posłuchajmy, jak to działa. Cześć. Yeah.